Kolejne zadanie optymalizacyjne ze stereometrii. Na kuli o promieniu 6 opisujemy stożki obrotowe. Wyznacz wysokość H i promień podstawy R stożka o najmniejszej objętości. Wykaż, że objętość tego stożka jest równa podwojonej objętości kuli. Wcześniej przygotowałem rysunki poglądowe. Na dole mamy przekrój osiowy bryły przedstawionej powyżej. No i na początku może wypiszemy sobie założenia. Promień na pewno musi być większy niż 6, natomiast wysokość stożka powinna być większa od podwojonej wartości promienia kuli, czyli większa niż 12. Dalej, wyliczymy sobie objętość kuli może na początek. 4 trzecie, pi r do trzeciej. Promień kuli jest równy 6, 6 do trzeciej 216 razy 4 trzecie. To mamy 288 pi, objętość stożka, 1 trzecia, pole podstawy pi r kwadrat i razy wysokość. Objętość stożka jest wyrażona przez dwie zmienne. Będziemy dążyli do takiej sytuacji, aby tą objętość wyrazić przez jedną zmienną. Na dole mamy przekrój osiowy, z którego możemy zauważyć, że trójkąt SBC jest podobny do trójkąta ODC. Na podstawie cechy kąt. Jeżeli tak jest, to odpowiednie boki są proporcjonalne, zatem H minus 6 przez L jest. Ten stosunek jest taki sam jak 6 przez R. Tutaj mamy trzy zmienne H, L, R. Trzeba by jakoś jeszcze wyznaczyć te L w zależności od H i R. Z trójkąta CSB prostokątnego na podstawie twierdzenia Pitagorasa możemy napisać, że R kwadrat plus H kwadrat jest równe L kwadrat, czyli tworzącej L. No i tutaj mamy L, co prawda, ale podniesione do kwadratu. Zatem pierwsze wyrażenie można sobie podnieść do kwadratu, aby wygenerować ten L kwadrat. No to jedziemy. H kwadrat minus 12. Poniżej będziemy mieli L kwadrat. L kwadrat to jest to wyrażenie, które tutaj umieszczę. No i teraz mamy równanie, w którym występują dwie zmienne H i R. Mnożymy na krzyż. Skracamy sobie 36 R kwadrat, obustronnie odejmujemy. No i tutaj łatwiej jest wyznaczyć R kwadrat, ponieważ ono występuje w tej samej potędze, po tej samej stronie nawet jeszcze. Natomiast H występuje w trzech miejscach i tutaj ma inną potęgę niż tu i tu. Wobec tego łatwiej będzie nam wyznaczyć R kwadrat, co też robimy. Wyciągamy z tego wyrażenia R kwadrat przed nawias i mamy Tutaj, czy jest wszystko ok? 36 r kwadrat i 36 h kwadrat. Teraz jest ok. Dzielimy przez nawias. Może jeszcze wyciągniemy z tego nawiasu h. Skracamy z kwadratem. No i mamy r kwadrat wyrażone przez H, które można podstawić do wzoru na objętość stożka. Wtedy objętość stożka będzie uzależniona, wyrażona przez H. Skracamy trójkę z 36. No i mamy objętość stożka. Upraszczamy 12 pi h przez h minus 12. Tu jest h do kwadratu.
Okej. Okej. Dobrze, czyli mamy objętość stożka wyrażoną przez H. W następnym kroku liczymy pochodną. Mamy typ pochodnej funkcja przez funkcja. Wzory na pochodne znajdują się w kartach wzorów maturalnych, więc tutaj to tylko szybko obliczymy. Pochodna góry. 2 spada, 12 razy 2, 24 pi h razy dół niezmieniony. Odjąć pochodna dołu, czyli 1 razy góra niezmieniona, czyli 12 pi h kwadrat podzielone przez mianownik podniesiony do kwadratu. Mamy policzoną pochodną. W kolejnym kroku wyznaczymy ekstrema. W tym celu pochodną przyrównuje się do zera. Jeżeli przyrównamy całą pochodną do zera, to uprości nam się mianownik. Dlatego już tutaj go nie będę pisał. Skróćmy jeszcze przez pi i na 12. Wtedy tu zostanie nam jedynka, a tu dwójka. Wyciągniemy sobie może jeszcze z tego całego h. Wtedy zostanie 2 razy h. 2 razy minus 12, czyli minus 24. I minus, jak stąd zabierzemy h, to zostanie jeszcze jedno h. I upraszczamy. Rysujemy wykres uproszczony tej pochodnej. Miejsce zerowe z tego jest 0, z tego 24, 0, 24. To jest funkcja kwadratowa, której ramiona skierowane są w górę. 0 nas nie interesuje, bo z założenia wiemy, że h jest większe od 12, czyli zajmujemy się tylko tą 24. Wartości zmieniają znak pochodnej z znaku ujemnego na dodatni, zatem to jest minimum. Minimum i to jest szukana wysokość tego stożka, czyli wysokość minimalna jest równa 24. Chcieliśmy jeszcze policzyć promień, wzór na promień był tutaj, promień do kwadratu, podstawiamy sobie wysokość, promień minimalny, 36 razy 24, 24 minus 12, 12, skracamy, tutaj może jeszcze w takiej formie iloczynowej sobie to zapiszmy, pierwiastkujemy. Powinno się zapisywać dwa rozwiązania, dodatnie i ujemne, ale my wiemy, że promień jest dodatni, więc tutaj zapiszemy tylko tą dodatnią wartość promienia, no bo tylko może być dodatnia. Wartość promienia jest równa. Pierwiastek z 36 to jest 6 i pierwiastek z 2 zostaje. Trzeba było jeszcze wykazać, że objętość stożka jest równa podwojonej objętości kuli. Objętości kuli już mamy policzoną, jeszcze objętość stożka. Mamy 1 trzecią razy pi razy r kwadrat. R kwadrat to jest 36 razy 2 razy wysokość, czyli 24. Skracamy. Może jeszcze zapiszmy w takiej formie. No, liczymy to 12 razy 2 razy 24, to jest 576 pi. Objętość kuli była równa 288 pi, zatem zgadza się, objętość stożka jest równa podwojonej objętości kuli.